Zostało już niewiele czasu na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za okres od grudnia nawet do kwietnia. Takie umorzenie przysługuje w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcom z ponad 60 różnych branż w różnym zakresie, zależnym od rodzaju prowadzonej przeważającej działalności gospodarczej. Termin na złożenie wniosku mija 30 czerwca. Do tego dnia trzeba też dostarczyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie ze składek, jeżeli do tej pory firma była zobowiązana do samodzielnego składania takich dokumentów. Przypomnę, że umorzenie przysługuje firmom, które doświadczyły spadku przychodu o co najmniej 40% w związku z epidemią i które powstały przed 1 listopada 2020 roku. Ważny jest również kod prowadzonej działalności gospodarczej, który będziemy sprawdzać w rejestrze REGON na koniec marca 2021 roku.